Witajcie, cześć, dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj siedzimy w pojeździe różnych marek. Dlaczego? Dlatego, że jak w tym momencie być może rozpoznajecie po tapicerce, to nie jest to określona jedna marka. Może być to Renówka, może być to Fiat, może być to Nissan, może być to Opel. Dlatego celowo nie mówię jaka marka, ponieważ tych marek jest kilka, więc błędnie można zrozumieć, zinterpretować sobie. Generalnie rzecz jest jaka. Jest to pojazd, przyjmijmy w założeniu na przykład Trafic Trójka czy Vivaro B, dla łatwiej dla zrozumienia. Zostałem poproszony o pewną konsultację. Otóż w tym pojeździe nastąpiły dwie awarie, które powodują jakie rzeczy? Wszystko będę musiał powiedzieć, bo tego troszeczkę jest. Jest tutaj system start-stop, który jest uszkodzony. Świeci się kontrolka silnika, tak jak widzicie tutaj. Co oprócz tego jest? Oprócz tego, za chwilkę po zapaleniu samochodu, jak go uruchomimy, następuje taka przypadłość. Włączają się wycieraczki. Mimo wyłączenia zapłonu, czyli wyłączenia kluczyka, ponieważ zapłon w tym pojeździe jest to pojęcie względne, one nadal pracują. Czasem jest sytuacja taka, że one popracują sobie kilka minut i się wyłączą, a czasem jest sytuacja taka, oczywiście uwzględniając kwestię wyjęcia klucza, ponieważ klucz włożony w stacyjkę w tym samochodzie powoduje to, że wszystkie te moduły dalej oczekują na to, co będzie chciał zrobić kierowca i wtedy takie wycieraczki mogą się nie usypiać zupełnie, wcale, bądź pochodzą sobie troszkę i się wyłączą. Kolejnym mankamentem jest przypadłość taka, że jest wyświetlana usterka ładowania alternatora, która nie jest wyrzucana od razu w tym pojeździe, tylko wyrzucana jest dopiero po chwili. Natomiast mamy z błędów, jak pozwolę sobie pokazać, co mamy z błędów, to mamy, tak jak tutaj widzicie, które są błędy zapisane jako stałe, aktywne, czyli stałe to są błędy, nie zapisane w pamięci. Tych błędów jest naprawdę dużo. Poza tymi, które widzicie, jest jeszcze masa różnych związanych właśnie z modułem. I teraz od razu chcę Wam pomóc. Jeżeli oglądacie ten film, zdaję sobie z tego sprawę, że być może macie problem tego typu. Za pamięci, póki mówię, co jest. W blokach pomiarowych, jeżeli wejdziemy w moduł ten UPC, różnie nazywany, czyli moduł ten, który zarządza instalacją komory silnika, bo tu są dwa moduły. Pozwolę sobie Wam pokazać, ponieważ są one na wierzchu. Tutaj jest jeden z modułów i jest moduł BSI. Jest moduł również tutaj drugi, tak jak tu widzicie, po prawej stronie pojazdu. Jeżeli jest to pojazd dopuszczony do ruchu prawą stroną jazdy, czyli tak jak u nas w Europie, nie gdzieś tam w Anglii, to ten moduł sobie siedzi tu. Nie wiem, czy w Angliku jest po drugiej stronie, nie miałem okazji wiedzieć. No w każdym bądź razie w tym pojeździe, gdzie kierownica po lewej stronie jest, ten moduł zamontowany jest tam. I to jest moduł, ten, który widzicie, to jest moduł, który zarządza instalacją sterowania komory silnika. Czyli praktycznie rzecz biorąc, czy to będą wycieraczki, czy to będzie start-stop, czy to będzie akumulator, czy to będzie alternator, to wszystko zarządza ten i wyłącznie moduł, z którego można również odpalić sobie zapłon. Ale tej kwestii dzisiaj nie poruszam. Natomiast rzecz jest jaka. Przy próbach pomiarowych w blokach, jeżeli chcemy sobie odczytać manetkę, co robi nasza manetka, mimo załączenia wycieraczek, które odpalane są automatycznie po rozruchu silnika, w bloki pomiarowe, jak sobie wejdziemy, mamy odczyty pierwszego wolnego biegu, drugiego szybkiego biegu od wycieraczek, mamy tryby aktywne, czyli tak jakby ten włącznik był załączony przez cały czas, więc dlatego jeżeli taką tego typu usterkę macie, to od razu powiem, nie szukajcie kwestii w manetce, dlatego że ten moduł, który jest ten UCH, UPC, różnie kurczę nazywany, więc dlatego
uczepimy się, że jest to moduł zarządzania komory silnika dla ułatwienia. Moduł, który ma oznaczenie EMM bardzo często i prawdopodobnie tylko i wyłącznie, ale mogę być w błędzie, bo wszystkiego też nie wiem. W każdym razie jest to moduł EMM T4, który zarządza tutaj tą instalacją. Jeżeli robimy sobie te odczyty, to nie lecimy do sklepu, nie kupujemy włącznika, który jest tutaj od wycieraczek, ponieważ nic Wam to niestety nie da. Dobra, zrobimy małą próbę. Odpalę pojazd. Pojazd odpalił i zobaczcie, wycieraczki zostały uruchomione na stałe i one się w tym momencie już kręcą. Oprócz tego mamy informację, że start-stop jest do skontrolowania, że coś tam z nim jest nie tak. Świeci nam kontrolka ogólnie usterki, prawda? I po chwili pojawi się usterka błędu ładowania. O, tak jak w tym momencie widzicie, jest błąd ładowania. Wycieraczki, mimo że ja sobie tą dźwignię przełączę, dalej pracują na tym samym trybie. Czyli kręcą się jak po prostu chcą. I w tym momencie ja pozwolę sobie wyłączyć zapłon. O, w tym momencie... Zobaczcie, kluczyk leży tu. Wycieraczki sobie nadal pracują i one sobie pracują. Tak to właśnie wygląda. W każdym razie tak. Jeżeli byście mieli tego typu problem, to problem może się pojawić z kilku rzeczy. Jeśli wycieraczki same na przykład nie pozwalają Wam wyłączyć się i pracują, to dla ułatwienia musicie wiedzieć jedną rzecz. W wycieraczkach jest masa dodatkowa, czyli nie masa, która wysterowuje sam silniczek, tylko masa dodatkowa, która w takim krótkim piku, czyli krótkim sygnale pip, w momencie jak wycieraczki schodzą na dół, czyli jak obserwujemy wycieraczki, pip, pip, to jest informacja, która podaje do sterownika informację o trybie wyłączenia wycieraczek, czyli to jest informacja, że wycieraczki zostały na dół skierowane i należy je wyłączyć, jeżeli są wyłączone. Jeżeli by się okazało, że tej informacji zwrotnej nie ma, to wycieraczki będą pracowały. Jeżeli się okaże, że tej masy dodatkowej również nie ma, to również ten sam problem będzie się powtarzał, dlatego że ten sygnał zwrotny do sterownika, który ma wyłączyć te wycieraczki, po prostu nie leci. W tym momencie, jeżeli ja z tego modułu wypnę wtyczkę, która leci od instalacji czy zasilania tego modułu, oczywiście wycieraczki się wyłączą, ale to nie tędy droga. Równie dobrze, jeżeli ja rozepnę tą manetkę, to również nie zdziałam nic. To taka kwestia. Natomiast to była kwestia poruszenia, jeśli wycieraczki mają problem. Jeśli chodzi o kwestię alternatora i macie problem tylko na przykład z alternatorem w tego typu pojazdach, to musicie wiedzieć jedno, że po wymianie alternatora bardzo ważną kwestią jest mostek prostowniczy, który musi być zachowany w oryginale. Podróbka, czyli jakikolwiek zamiennik inny, który nie będzie współpracował z instalacją. A dlaczego? Dlatego, że tu nie jest zwykła informacja taka typu analogowego w alternatorze, gdzie jest po prostu kontrolka informacyjna. Tutaj jest system LIN, czyli tutaj alternator wymienia się z modułem informacjami o zapotrzebowaniu prądu i jeżeli ta informacja jest zaburzona, to w ten czas ten błąd będzie się wyświetlał z alternatora, czyli to, co mieliśmy tutaj przed chwilą okazję obserwować i w ten czas wyrzuci Wam awarię silnika, czyli tutaj już musicie wiedzieć, że ten przewód jeden, który cieniutki leci sobie od alternatora, on musi być sprawny. On musi łączyć, być sprawny. Zdarza się, że czasem przerwa jest na tym przewodzie, ale jest to łatwe do zlokalizowania, ponieważ zarówno z alternatora wychodzi sygnał, jak i na tym przewodzie LIN również jest napięcie, które jest tutaj z tego właśnie modułu. Ten moduł podaje sobie informacje. Także praktycznie rzecz biorąc, do tego modułu schodzą się wszystkie informacje. Widzicie, siedzimy w samochodzie, mimo wyjętych kluczyków, te wycieraczki dalej sobie pulsują. No, tak to właśnie wygląda. Także od razu powiem na dzień dobry. Co musicie skontrolować? Musicie skontrolować wszelkie zasilania tego modułu, które są. A dla tych, którzy wytrwali, ja za chwilkę pokażę, co należy skontrolować głównie, ponieważ ten mankament bardzo często może powodować różne zakłócenia.
Także za chwilkę Wam to pokażę. No, jestem ponownie, akurat tak się złożyło, że wycieraczki się wyłączyły. No tak chciał los, więc wyłączył. Tutaj, słuchajcie, jest rzecz jaka. To, co widzicie w tym momencie, to jest czujnik natężenia prądu, jednocześnie system do rozłączenia akumulatora w układzie bezpieczeństwa. I to jest, można powiedzieć, czujniczek, który mierzy sobie po prostu natężenie prądu. Jak macie problem po jego uszkodzeniu, no to wiadomo, że będziecie musieli go wymienić. Natomiast sytuacja jest jaka? Jeżeli podchodzicie do jakichkolwiek pomiarów, tak jak tutaj w tym przypadku, to na przewodzie czerwonym tutaj występuje zasilanie. I to zasilanie musi być. Bo to jest zasilanie właśnie tego czujnika, które leci z tego modułu zarządzania instalacją komory silnika. I ten przewodzik drugi szary to jest informacja zwrotna, która wylatuje właśnie do tego modułu. Dobra, jest zimno, zmykam do środka i zaraz chwilę się spotykamy. No właśnie, i kolejna rzecz, którą chcę poruszyć, jest taka. Wycieraczki zostały wygaszone po zamknięciu drzwi. Natomiast po moim powrocie, otworzeniu i zamknięciu drzwi kierowcy, te wycieraczki z powrotem zaczęły sobie pracować, mimo że ja ich fizycznie nie załączyłem ani nie wsadziłem kluczyka, ponieważ kluczyki leżą sobie luźno. Także tak to wygląda. No i jedyne, co mi w tym momencie zostaje, jeżeli mamy te zasilania, o których mówiłem przed chwilą, sprawne, no to zostaje nam uczepienie się modułu, w którym jest cały problem. Także moduł trafia na stół. Po jakiejś szybkiej modernizacji, po jakiejś naprawie, wróci z powrotem i spotkamy się już po całym zabiegu. Także do zobaczenia. Nie wiem, za jakiś tam czas, kto to będzie ogarniał. Nie wiem, w każdym bądź razie postaram się Wam pokazać, że to faktycznie zadziałało. Także trzymajcie się, dziękuję za oglądnięty filmik. Jeżeli ktoś uznaje, że stracił czas, no to przepraszam, ale chciałem pomóc i wytłumaczyć pewne kwestie, żebyśmy mogli zrozumieć, a nie ładować kasę, bo wiadomo, o co się rozchodzi. O to, żeby ratować Wasze portfele, bo na tej zasadzie powstał właśnie kanał. Dobra, dziękuję, do zobaczenia. Hej, trzymajcie się. Jeszcze, słuchajcie, wróciłem do tematu. Ci, którzy są wytrwali, oczywiście współpracują ze mną na kanale, no to teraz będą widzieli. Słuchajcie, tutaj za akumulatorem w tym momencie jest podniesiony, co prawda, w górze. Jest tak zwany moduł zasilający, który jest. Nie bójcie się brać za niego. To jest moduł, który nie jest do końca modułem, tylko to są po prostu bezpieczniki, które są tutaj. I teraz taka bardzo cenna informacja, która może uratować Wam przysłowiowy tyłek. Tego nie dowiecie się w żadnym serwisie, nie dowiecie się w żadnym punkcie napraw i tak dalej. No bo i po co? Mielibyście się dowiedzieć. Tutaj ten przewodnik czerwony, który widzicie w tym momencie, to jest przewodnik, który zasila nam moduł start-stopu. I teraz dla Was informacja jest taka. Tutaj widzicie to, co widzicie, nie? I teraz patrzcie. Pod kapturkiem jest bezpiecznik. Tej informacji nie dowiecie się nigdzie u nikogo, bo nikt Wam tego nie sprzeda. Dlatego ja staram się ratować Waszą dupę. Jeżeli na tym kabelku nie będziecie mieli zasilania, to ten bezpiecznik macie uszkodzony. Tu akurat w tym pojeździe ten bezpiecznik jest dobry, ale pozwoliłem sobie Wam pokazać, że jeżeli problem się zrobi Wam jakiegokolwiek typu i nie możecie sobie z nim poradzić, to będziecie mieli też odpowiedź, co może być jeszcze dodatkowo problemem. Rusza mi się kamera, słuchajcie, bo jest bardzo zimno na dworze. Cholernie bym powiedział, to i tak dobrze, że nie wieje. W każdym bądź razie już macie odpowiedź. Ten moduł siedzi sobie z tyłu za akumulatorem, jest przykręcony. No, także macie kolejną cenną informację. Dobra, jak będzie wszystko uratowane, to Wam wszystko pokażę. Do zobaczenia, trzymajcie się. I spotykamy się tak, jak już obiecałem, po wszystkim. Słuchajcie, moduł wrócił, okazało się, że kontroler, który zarządza magistralą i kontroluje sobie napięcia jednocześnie na linie, niestety siedział, był martwy. Tak jak widzicie, wszystko zostało poskładane. Zegary jeszcze milczą. Więc co zrobimy? Załączymy kontrolki. Co się będzie działo, jeszcze nie wiem. Dobra, co mamy? Tryb drogowy aktywny. Na razie jest super. Kontrolka nie świeci. Dobra, mamy tak.
Mamy urządzenie do diagnostyki. Skrzynka komory silnika. No i zaraz zobaczymy, czy mamy jakiekolwiek błędy. Jeszcze tego nie wiem. Dobra, na razie mamy błędy. Kasujemy. Tak, pyta, czy zapłon włączony. Oczywiście, że tak. Przyznam szczerze, urządzenie bardzo dobre, jeśli chodzi o tego autoskana. X-skana. Błędy zostały skasowane, co znaczy, że co zostały skasowane, czy one faktycznie jeszcze są. Odczyt kodów błędów. Jest jeszcze jakaś informacja odnośnie modułu start-stop. Ale to wiadomo, że musi przejść tryb odpalenia. W każdym bądź razie odpalamy. Mamy. Skontroluj start-stop. To nas to bardzo w tym momencie jeszcze nie interesuje. Kontrolka silnika zgasła, co świadczy o tym, że jest to dobrze. A, no słuchajcie, co najciekawsze, wycieraczki nie pracują. Ta-da-da! No właśnie, coś co nie działa, nawet się nie zauważa tego w czasie. Dobra, tylko pytanie, czy wycieraczki można uruchomić? Tryb pierwszy, czasowy, tryb wolny, mistrzostwo. Stop, start, tryb włączony. Właśnie, to jest to, co wymagało kontroli, czyli ten bunt, który był wyświetlony, on po prostu wymagał naciśnięcia pedału sprzęgła i hamulca, aby mógł skontrolować, czy to faktycznie działa, bo te rzeczy właśnie są potrzebne do start-stopu. Więc jeżeli ta informacja została zapisana, to niestety bez naciśnięcia ona nie zgaśnie, tak jak w ABS-ie to bywa. Przechodzi samą diagnozę. Inaczej jest przy poduszkach, jeżeli z usterka już samodiagnozy niestety nie ma. Dobra, jak widzicie, alternator działa, wycieraczki działają, super. Mogą sobie pojazd zabierać. Ja dziękuję chłopakom za skorzystanie z możliwości nakręcenia filmu, podzielenia się z Wami informacjami. I oczywiście nie dajcie się nabijać w butelkę, bo to nie tędy droga. Ratujemy portfele, pokazujemy, co się da, czarne na białym. Jak się da czarne na białym, nie? W każdym razie póki co szerokości, ratujecie portfele i trzymajcie się mniej usterek. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!